Hey, ¿estrés? No. Kurde, tylko byle by tam wejść, to już potem to pójdzie, no. Czytałem taką książkę o Fidyku, o tych filmach Andrzeja Fidyka, tego dokumentalisty. I tam było o brazylijskich szkołach samby. I tam oni przychodzą wieczorami, tańczą sambę, wiesz, nie masz tam instrumentarium jakiegoś, tylko wybijają. I oni do tego tańczą sambę i ponoć sam Fidyk, jak to usłyszał, to nie poskromił się i uderzył tam w balet. Fidyk? Tak. Co masz? Szekspira. A co konkretnie? No, znaczy to nie jest takie znane, to jest... Poskromienie złość nic. A, kurde. A tak za klasykę się bierzesz od razu? Ostro. A ty co masz? Fak, no właśnie, wiesz co, nawet nie wiem do końca co. Bo dzisiaj się tak z tym nauczyłem. No fajne jest, fajne. Jest pan okazyk? Tak. Dobrze. Co? To będziemy prosić za chwilę. Jakie kolejności? A do jakiej państwo przyszli? Nie mamy listy, to proszę. To się da jakieś... stworzyć jakoś. Dobrze, to będziemy wchodzić do mnie z kolejności na wejście. No tak, tak, tak. Wie pan, jak do lekarza, nie? Co z numerkami jest? Ale mnie proszę boli, bo muszę iść do łazienki. No teraz to biegnie. No teraz, no jasne, dobra. Dobry. Państwo już na casting? Tak. A kto jest godzina? 17:32. Kurde, jestem spóźniony. Ej, panie, kolejka jest. Panie, ja... jestem w jury. Szymon, możesz mi powiedzieć, co się tym razem zatrzymało? Wujek miał amputację palca. A w ogóle ten twój znajomy, to on dzwonił przed chwilą, tak? Tak. Tak. On powiedziałeś mu, jak dojść tutaj? Wie. Mówił, że wie. No dobrze, ale powiedziałeś, którym wejściem ma wejść, czy nie? Tak. On nie, on wie, że ma wejść wejście, którym ma wejść. No dobrze, ale czy powiedziałeś, że ma być to lewe wejście? Czy nie? To wejście jest dobre. Dobrze, on będzie, on będzie krążył. My zawołamy! Zawołamy! Proszę! Proszę to stanąć tam na X-ie. Tam jest X. No dobra. Dobrze. Tak, proszę. Jak się pan przedstawi? Ja Stanisław jestem. Nazywam się Ania. Izydor Krzęśkiewicz. Ja 17, to rocznikowo. Za mną. Było chyba, że 17. Nie, ale dobrze, 17, okej. A kiedy pan kończy 18? Ja tak bardziej human jestem. To, no za... no za rok. Rozumiem. Mam na imię Irek, mam 27 lat. Prawie. Prosimy nam coś zaprezentować. Tak teraz, tak? Tak, w sensie... tak teraz. Okej. Coś pan przygotował? Coś trzeba było? Bo tak... W sensie, no ja przyszedłem po prostu. To jest casting. Przychodzi pan na casting. W sensie, no słyszałem, że do spektaklu, tak? Tak. Na casting, czyli że pan przychodzi, pan coś mówi. A, myślałem,
może coś mam od państwa. Rozumiem. Znaczy to chyba jest... Proszę. Znaczy to jest tak zastosowane, rozumiem, że ten, nie? Aniu. Tak? Kojarzysz nas? Krzysiek i ja? Znaczy... Jak byłaś taka malutka, to grałaś w naszej szkole. Czekaj, to ona? Nie musi to ona. Tu tak, jest taki, no, tu jest taki monolog, proszę ten monolog zacząć czytać, dobrze? Kiedy Francine wracał zmęczony, białe mankiety wskazywały, jak cały miniony dzień go wyczerpał. Przez cały dzień brał na siebie tyle ciężarów i trosk, że pod wieczór zawsze wydawał się być o 10 centymetrów niższy. A może i o więcej. Chyba, że wierzymy w życie wieczne. Ja już sam nie wiem, ile już minęło. Sorry. Jasne, spoko. A, dobra, okej. Okay. 5 lat? Niemożliwe. And darts no scrum from glances from those eyes toward thy lord, thy king, thy governor. It lost thy beauty as frost to bite the meat. Przepraszam, na chwilę muszę to przerwać, bo jakby coś mi tutaj jakby nie zaskoczyło. Pani nie robi akcentu w ogóle takiego, żeby jakby ten język angielski, ten staroangielski był naprawdę tak jakby widoczny, czy wręcz słyszalny. Znaczy ja przepraszam, że ja tak wchodzę jakby w ten, ale bo jakby ja przynajmniej jak z mojej perspektywy Szekspira, jakby ja tak go rozumiem, żeby czytać jakby And it, that threatening, unkind brow, and dart the scornful glances from those eyes to wound thy lord, thy king, thy governor. It blots thy beauty as frost to bite the mats. Jakby pani tak mogła w tym stylu jakby przeczytać kolejną zwrotkę i to myślę będzie chyba tyle. Świat to karuzela Pana Boga. No bo widzicie, Bóg stworzył tą karuzelę. Powiedz głosem Władka, kocham Lulu. Kocham Lublin! Zajebiście! To przygotowałem utwór Adama Mickiewicza Inwokacja. O! Prosimy. No tego jeszcze dzisiaj nie słyszałem. Ten tylko się dowie, to cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie. Co? Załóż to. Szymon, czy ty robisz z tego po prostu jakąś... Nie, ja chcę to parodię, ja tylko nie robię. Ja go widzę w tej roli. Raz mi zaufaj. Kontynuuj, uprzejmij się. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Gratulacje. Myślę, no to co, że chyba można już chodzić. Proszę ze mną, śmiało. Czemu gdzieś mnie? Jeszcze nie? Okej. Zamykamy. Czekajcie chwilę jeszcze. Można już, Szymon? Chodźcie. Jesteśmy już nasi wybrańcy. To jest ten moment, w którym już możemy być dla was mili. Tak powinniśmy. Wciąż bliżej, bo jakoś tak nierówno to jest. No dobrze. Przed wami kariera na plenerowym spektaklu. Nie, przesadzajmy może, ale znaczy nie wybiegajmy w przyszłość za daleko, okej? Okay? Dobra? Dobrze. Nie chciałbym, żebyś czuła się zastraszona. To jest przestrzeń bezpieczna. Bo dopóki był casting, wtedy na castingu jakby
Na castingu chcieliśmy zobaczyć twoją odporność na stres. Ja myślę, że to się uda. Przerywam ci, sorki, ale może już zacznijmy, jeśli chodzi o umowy do podpisania, to chyba już najwyższy czas, prawda? Chcesz się zobaczyć umowy? Ty widzisz, dlaczego ja nie lubię z nim pracować. To może później. Jakby sztuka jest panią wszystkiego. Sztuka jest pierwsza, a później idzie biznes i umowy, także... Przepraszam, zgodzisz się ze mną, prawda? No, uważam, chyba tak. Przepraszam, ale nie przypadkiem wspominałeś ostatnio, że pieniądze w teatrze są najważniejsze? To twój cytat. Pieniądze są najważniejsze. I myślałem, że w związku ale z tym... Ale chwileczkę, pieniądze są najważniejsze, ale nie dla mnie. Pieniądze są najważniejsze dla osób, które jakby spektakl trzymają w ryzach. Właśnie budżetowo, jakby finansowo go dopinają. Natomiast ja jestem odpowiedzialny za artystyczne, prawda, tutaj ten. Ja obiecuję wam. Obiecuję to tobie. Obiecuję to tobie. To będzie mistrzowski spektakl. Daję... O! Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przepraszam strasznie, ale ja jestem prosto z próby. Karolina Gałka, miło mi. Dzień dobry. Karolina. Gałka. Tak, to jest... Pani Pamela, tu jest tak, tu jest Szymon, który Karolino. Jest... Karolino, mam na imię Karolina. Pani, jeszcze raz, pani Gałka? Karolina Gałka, tak. A to Karolina, nie Pamela. Też jakoś... Coś musiałem się zameldować. Widzi pani, z kim muszę pracować? To jest po prostu... Ma pani siostrę bliźniaczkę? Nie. Ale przepraszam, to była jakaś inna osoba na to tej roli, czy tak po prostu pan myli, bo pan nie zna imienia. Ups. A... Może ja pomyliłam się. Nie, nie, pani jest, to niech pani zostanie. Wygląda pani na interesującą osobę. O czym mówię? Mówiłem, że ten spektakl będzie mistrzowski, ja daję za to głowę. Daję za to każdą część ciała, każdy najmniejszy palec. Chciałem w takim japońskim filmie maszynę do wyrywania paznokci. Ciach, paznokcia nie było. Ciach, nie było koniuszka. I tak dalej, i tak dalej. O czym mówiliśmy? O sztuce, dobra. Jakby chciałbym wyjść z takiego myślenia stricte teatralnego. Chciałbym połączyć myślenie teatralne z myśleniem filmowym. Ja myślę, że nikt tego wcześniej nie robił, dlatego to jest taka w sumie nowoczesna metoda nowatorska. Ta metoda opierałaby się raczej nie na oazach emocjonalnych, które na przykład reprezentuje Stanisławski, tylko na przykład teatrze ubogim kantora. Biednym. No. Bo na odwrót, że kantor miał biedny, a Grotowski miał ubogi? Ale to ja nie wiem, może pani jakoś, nie wiem, czy pani źle przeczytała, czy nie. Nie, no jestem z Wrocławia, także jestem prawie przekonana, że to jest dokładnie na odwrót. Z Wrocławia. Zdawałem do Wrocławia i po prostu była tak jakaś komisja taka. No jaki film pan zdawał? Na reżyserię. I w takim razie, gdzie się pan idzie dostał? To znaczy, ja jakby praktykuję swoją własną szkołę reżyserii. To jakaś zagraniczna szkoła w takim wypadku? Nie, krajowa. Ale pani nie słyszała. Tak? Nie, proszę powiedzieć, bo jakby... Znaczy, to było takie konserwatorium teatralne. Wy? Na Kulu. Na rzecz. Też. Ale dlaczego pani się wyśmieje? To były bardzo dobre nie, po prostu, studia, które... Nie rozmawiam w ogóle. Konotacja kościoła katolickiego ze sztuką. Uważam, że kościół katolicki nie ma za wiele w tym momencie do zaproponowania, jeśli chodzi o sztukę, dlatego tak po prostu rozbawiło mnie skojarzenie. Nie, aha, proszę, okay, nie będę okay. Siebie absolutnie. Nie, dobra, oczywiście. A rozumiesz, pani jest ateistką? Ale ma jakieś znaczenie?
Może zajmijmy się współpracą? Nie, ale to możemy ja rozmawiać. Myślę, że powinniśmy być otwarci w stosunku do siebie, żeby ten, także... No. To akurat co ty myślisz, niekoniecznie nasza fundacja musi w tym momencie popierać. To mnie zaciekawiło, że pani tak przychodzi tutaj, jest taka od razu taka fifarafa, że ho, 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 co ja tu, Wrocław, nie Wrocław, i ja w ogóle nie wiem, o co tu pani chodzi. Ale jak to fifarafa, nie rozumiem. Normalnie, wpada pani tutaj po prostu tak ten i jakby dominuje pani całą salę. Wie pani, że jakby aktorstwo polega na współpracy? Przepraszam, jest coś złego, że ja pytam o Państwa wykształcenie? To jest chyba normalne. Nie, broń Boże. W teatrach w całej Polsce, a nawet i na świecie, to jest normalne, że aktorzy się dzielą swoimi wspominkami ze szkoły, rozmawiają, reżyserzy również. Także nie rozumiem zdziwienia. Chyba, że Pan nie ma żadnej szkoły zaproponowania. Widzi Pani, widzi Pani, dzielą się, a ja chcę łączyć. Przychodzi tu Pani, zmanierowana po Wrocławiu. Proszę zobaczyć. Boże drogi, Boże drogi, widzisz i nie widzisz. Nie widziała pani castingu na przykład prezentacji Marty. W dupie mam prezentację pani Marty. Ale to w dupie. Pani Marta sobą nic nie reprezentuje, pani Marta jest amatorką. Pan do mnie napisał, szukając profesjonalnych aktorów. Proszę, i teraz nie kurwa obraża, państwo aktorzy. Dziwią, że ale ja bardzo pytam ja o to, jakie wy macie wykształcenie. Naprawdę, ja to nie widzisz, że nie macie wykształcenia i to jest wasz problem. Czemu możesz przestać teraz po prostu przyjeżdżać tę rozmowę? Nie ma i gramy z Wiktorem na film. Możesz po prostu jakby wyłączyć się z tego, bo mnie to po prostu denerwuje. Naprawdę sobie zrobiłam dziurę w grafiku dla, ponieważ chciałam pomóc waszej fundacji. Pan do mnie pisał mówiąc, że szukacie profesjonalnych aktorów, teraz widzę jakąś... Pani, teraz ty niczego nie interpretuj. Proszę pani, bo to jest po prostu niewyobrażalne. Proszę pana, ja już na nic nie muszę uważać. Wie pan? Naprawdę, ja w tej chwili mogę wstać i wyjść. To jest skandal! Czemu? Kogo mi tu przeprowadziłeś? Kogo? Kogo? Miałabyś Pawela, ja nie wiem, czy to przyszedł. Jesteś takim dyletantem, człowieku, że ty nawet nie jesteś w stanie poprawnie mojego imienia zapisać, a moje imię cały Lublin zna. Karolina Gałka. Gałka! Jak od drzwi! Albo odrobienie. Ale może wrócimy do tego cholernego przedstawienia na 700-lecie Lublina. Całej tej kłótni by nie było, gdyby pan tu obecny reżyser nie zaczął prowokować naszych aktorów. No i tak, i to jest moim zdaniem prawda, i tak. Teraz to jest moja wina, tak? Gdyby pan był w jakiejkolwiek szkole, to by się pan nauczył pracować z aktorem, ale ja myślę, że pan w ogóle kurwa po raz pierwszy w życiu aktora na oczy widzi. Proszę pani. No co, nie jest tak? Nie mam racji? Siksa, powiedz coś. A nie, bo sorry, bo ty akurat w życiu reżysera na oczy nie widziałaś, więc się nie dziwię, że nie masz pojęcia, jak wygląda reżyser. Co osobiście. Czy szaliczek zawiążesz i jest spoko, tak? Szkołę skończ! Teraz mój szalik się nie podoba, tak? Jest idiotyczny. Mogę go zdjąć. Za casting, ja dziękuję za wszystko, ja nie chcę. No i widzisz, dobra. Pani Korwin. Podaj mi jeden powód, dla którego ja tu mam zostać. Proszę panią o to. To jest moja ostatnia szansa. To, żeby... przekonać widzów o tym, że jednak potrafię coś zrobić. Dobrze. Mam uklęknąć, nie wiem. Błagam, niech mnie dostanie. To cieszymy się, że projekt znów wraca w pomysł. Czy tam pomysł? Projekt? To może ja przyniosę umowę do podpisania. Zanim się wszystko jeszcze raz sypnie do góry. Tak. Thank you.